Magdalena Ogórek powraca do telewizji. Wiemy, przy jakim programie będzie pracowała. Magdalena Ogórek, 45 lat. Kilka lat działała w polityce, by potem przenieść się do mediów. Współtworzyła wiele programów w TVP, jednak w wyniku zmian została zwolniona. Od tamtej pory nie było o niej słychać aż do teraz. Wiemy, że poprowadzi program w nowej telewizji. Kariera Magdaleny Ogórek. Magdalena Ogórek swoją karierę rozpoczynała w polityce. W 2004 została zatrudniona w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie pracowała w Departamencie Unii Europejskiej przez 2 lata. Po 2,5-rocznej przerwie związanej z urlopem wychowawczym powróciła do działalności w Sojuszu Lewicy Demokratycznej. 9 stycznia 2015 została zatwierdzona przez zarząd SLD jako kandydatka tej partii na prezydenta RP. Zajęła w nich 5. miejsce, zdobywając 2,38% głosów. Po wyborach zakończyła się jej współpraca z SLD, z którym związana była jako bezpartyjna. Pracę w mediach rozpoczęła już w okresie swojej działalności politycznej. Zagrała epizodyczne role w produkcjach telewizyjnych i filmowych, to jest w Lokatorzy i Czego się boją faceci, czyli Seks w mniejszym mieście. Zagrała pielęgniarkę Magdę w kilkudziesięciu odcinkach serialu Na dobre i na złe, a w 2014 prowadziła program Atlas Świata w TVN24 Biznes i Świat. Współprowadziła też programy takie jak, m.in., w telewizji, Studio Polska czy Minęła 20 w TVP Info. Magdalena Ogórek wraca do telewizji. Gdzie ją zobaczymy? Po roku od ostatniego wyemitowanego programu z jej udziałem, Magdalena Ogórek powraca do telewizji. Jak donosi Fakt, dziennikarka ma rozpocząć pracę w nowo powstałej stacji, w Polsce 24. Potwierdzam, wracam do mediów i robię to z wielką radością. Cieszę się, że będę twarzą nowego kanału, bo jego oferta jest bardzo ciekawa. Kolejną rzeczą, która mnie przekonała, to pytania widzów. Na mediach społecznościowych dostawałam setki zapytań, kiedy wrócę. Choć minęło tyle miesięcy, one wciąż napływały. Ta przerwa jednak była mi potrzebna na odpoczynek i przewietrzenie głowy. Powiedziała w rozmowie z Fakt.